Cześć, nasikam. Słucham sprawę. No nic nie widzi. Nic nie ma. Nie ma. Nie ma dziecka. Dzień dobry. Nie ma dziecka, nie? Chłopaki siedzą w pokoju. Dzień dobry, dzień dobry. I konsumują śniadanko. Dobre śniadanko. Na śniadanko jajeczniczka z bekonem. Tak? Tak, chłopaki. Ja już miałem swoje mleczko. Ja byłem pierwszy. Oczywiście skaczę w swoim skoczku cały czas namiętnie. Namiętnie cały czas skaczę, tak? Uwielbiam skakać. Uwielbiam skakać. No tak, tak. No dzisiaj mamy sobotę. Słuchajcie, pogodę mamy super, bo nie jest za gorąco. Właściwie to otworzę okno, bo jak widać u mnie prac ogrodowych ciąg dalszy. Jeżeli ktoś jest na tyle bystry, że zauważył, to śmietnik się przesunął o całe 5 cm. Tak, bo wczoraj udało mi się wypielić 5 cm tego tutaj mojego paseczka, bo tutaj w tym namiociku co jest, położyłam Kaja, żeby się pobawił, a ja myślałam, że sobie wypielę wszystko, ale to tak sobie tylko myślałam. No niestety, no i my zaczynamy, słuchajcie, dzień sobotny, Rafał jest już w pracy. Tutaj jak widzicie, sobie właśnie zrobiłam śniadanko, teraz moje śniadanko wygląda w sposób taki. Słuchajcie, kiedyś bardzo, 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 bardzo dużo, właśnie jak skończyłam karmić, schudłam na tym Slim Fastie. Mam nadzieję, że historia, jak to mówią, lubi się powtarzać i tym razem się powtórzy. Więc tak wygląda moje śniadanko, niestety, to powinno być na chłodnym mleku, ja miałam tylko 3-2 łaciate w domu, ale nie szkodzi. Jeszcze karmię je piersią, więc tam troszeczkę tłuszczyków nie... co? Nie zaszkodzi. Tak, dzisiaj na drugą Robcio idzie na urodziny, więc ja lecę szybko się ogarniać i lecimy przygotowywać prezent dla na urodziny. No. Zobaczcie, jakie tam fajne małe pelaśki rosną. Widzicie? Te takie bardzo, 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 bardzo... Gdzie jest mój palec? O, te tutaj. Super takie malutkie. Lubię. Lubię, 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 lubię. No, właśnie się zbieramy na urodziny. Pokaż, Robcio, co tam masz ciekawego. Słuchajcie, chłopiec sobie zażyczył coś z emoji, czy emoti, czy jak to tam kogoś ktoś zwie. Ja nie wiem, jak to się zwie. W każdym razie z tymi emotikonkami. I nic nie mogliśmy znaleźć, dopiero znaleźliśmy na internecie pościel, także dostanie taką pościel. Nie rwij tego, misiu. O, i tam ma kartkę. Ja już jestem zwarta i gotowa, właśnie się obudziłem z drzemki. Mama też jest zwarta i gotowa, telefon w ręce, torba w ręce, lecę coś na obiad zakupić. Oczywiście idzie ze mną kupa torebeczka. Dobra, to my spadywujemy. A mogę posiąść. I jest w ogóle w 14:30, ty, bo my się spóźni. Cześć, witam Was po przerwie. Latam dzisiaj normalnie jak kot ze sraczką i na nic nie mam czasu i nie mam gdzie w co rąk wsadzić. Znaczy mam za dużo, żeby je wsadzać. Więc tak, byliśmy, zawieźliśmy Roberta, w tym czasie polecieliśmy z, jak się ten mały nazywa, z Kajem, Boże, wiecie co, masakra, z Kajem, gdzie? Polecieliśmy na zakupy. Szybko zrobiliśmy zakupy, wróciliśmy do domu, w tym czasie go szybko nakarmiłam, a jak go nakarmiłam, skończyłam go karmić, przewinęłam, pojechaliśmy po Roberta, z Robertem wróciliśmy do domu, teraz muszę zrobić obiad. Na szczęście maluszek jest załatwiony, Robert na razie jest załatwiony, bo on miał na tych urodzinach jakiś tam obiad, więc teraz zostałam mamusia. Tutaj jeszcze mam zakupy, o, Polipka. Co się dzieje? Co ja wlazłam? Co to jest? O. Albo coś mi się właśnie rozpuściło, roztopiło, puściło wodę z zakupów. Albo ktoś nasikał. Prawdopodobnie kot. Słucham sprawę. No nie, na szczęście to jest tylko woda. Wiesz, że Robert naklapał. No wiecie co, no ręce opadają. Co człowiek gdzieś ogarnie, posprząta, gdzieś pójdzie do drugiego pokoju, drugi kąt,
To zaraz z powrotem ten. A w ogóle jak się czujecie znowu u mnie w szafce? Fantastycznie, nie? No i dobra, słuchajcie, pokażę wam szybciutko moje zakupy. Będzie bardzo szybko, także wysilcie wzrok. Tak, o. Tam, tararam. Tyle się nadźwigałam, że normalnie szok. Cudów niewidów nie ma, więc taki szybki look. Za taki nic zapłaciłam prawie 50 funtów. Masakra. Słuchajcie, co ja dzisiaj sobie planuję na obiad? Tak jak widzicie... Kurczę, tu się leje woda. W tym domu coś się dzieje w tej chałupie. Dobra, słuchajcie, ja sobie kupiłam dzisiaj coś takiego. Tak wygląda. I to są dwie tutaj. Szpinakowo... Boże, jaka zaćma. Jak się nazywają te paskudne korzety? Po polskiemu. Cukinie. Tak, to są szpinakowo-cukiniowe frittaty. Czymkolwiek frittaty są. W każdym bądź razie to jest z free range jajkami, czyli tymi wolnoklatkowymi, szpinakiem, cukinią i mozzarellą. Nie wiem jak wyglądają frittaty, nigdy nie jadłam frittaty, jedliście frittaty kiedyś? Tak mi się jakoś spodobało, się tak ładnie nazywa, nie? Frittata. Taratata. Jakieś hiszpańskie jest, nie? Frittata, paella, o co się tak kojarzy. O. Wygląda to tak, taki zlepek. Kotlecik jakby. Frittata. Frittata. Frittata ze szpinakiem i korzetem i mozzarellą. No zobaczymy, wsadzę tego piekarnika, słyszycie skoczka. Ej! Ty tak śpiewasz, ty tobie się już nudzi, myszko. Dobra, także ja dzisiaj na obiad... Nie dadzą człowiekowi, no nie dadzą. Idziemy po niego. Nie dasz? Tak z radości, czy z jakiego powodu? Czy z nudów? Kajuchna. No gadaj mnie to szybko. Gadaj mi tu szybko. Jump, jump. No, o jak ty pięknie skakuniasz. No, jak baletnica w tym dzianku. Aaa, to taki krzyk rozkoszy, tak? Bo tak fajnie się skacze. Także słuchajcie, u mnie dziś, proszę Państwa, u mnie dziś na obiad. Bobencjusz, tak? Robimy bobencjusza. Mam ogromną ochotę na niego od kilku dni, ale zawsze kiedy przychodzę do domu, bo już za późno, bo było około 20-21 i mówię, no nie będę bobencjusza robić. Więc dzisiaj stwierdziłam, że nie robię obiadu, właściwie robię, bobencjusza robię sobie na obiad. I właśnie te frittaty. Tatę mam na obiad. Dobra, słuchajcie, jest po 7:00, ja właśnie położyłam Kaja już spać. Oczywiście jeszcze nie jadłam. Tradycyjnie z Bobą mi się woda wygotowała. Mam nadzieję, że się nie przyjarał i będzie zjadliwy. A te frittata mi się przypaliła chyba. Zaraz sprawdzę, na tym miałam czasu, tak tylko włączam piekarnik i zostawiłam. Proszę bardzo, tu jest jak moje dziecko ładnie śpi. Widzicie? Tak ładnie śpi, no. Taki był już zmęczony i tak bardzo chciał spać, więc poszliśmy spać i co? I kombinuję jak koń pod górę. Jesteś? No, też się tak. Patrz jak kotek udek, to jest. Śmierdzi z mokrym sam. Dzięki. Bo mi się chyba przypalił. A, to ty. Właśnie tu nagrywam, nie? Tak się w kadrę. Co nie było? No tak kot. Właśnie dopiero co go położyłam i przyszłam ten. To jest mój obiad, już chyba też się spalił. Nie. No trochę przyjemnie. Drobcio?
Na dworze trochę przyjechałam. Ma się pustą, jestem nieco, jest ganek. Myślałam, albo w domu, albo gdzieś poszło. Nie, bo wywaliłam ich, bo tutaj są to się rozrabiali, tym bonserem się bawili, potem w tym namiocie tam szaleli. Dobra, wypadł na dwór, bo mało idzie spać. Tak, zacznę. W ogóle ja muszę sprawdzić w tym, muszę sprawdzić w Google, bo mi się wydaje, że mało chyba ma ostro. Na plecki w plamkach czerwonych, tutaj przy szyi ma kilka takich czerwonych plamek, jest okrutnie, tak jak od wczoraj, że okrutnie jest upierdliwy. Teraz trzeba spytać wujka Google, czym się objawia ospa, jaki są ten. Chyba lipa dla tych... Chyba lipa dla tych, co się nie dziwili, nie? Nie no, wydaje mi się, że nie, że chyba można. Dobra, ja chcę to dokończyć. Poradzę się pan. No chyba, że chcesz, myślę, że nie chcę. Myślę, że jeszcze nie będę miała nic przeciwko. To ja teraz sprawdzę, jak te moje fafalale, nie, frytaty. Co ja dzisiaj dorwam w sklepie? Magic Retouch. To jest, słuchajcie, takie ustrojstwo do odrostów. Ma takiego sobie tutaj wichajstra i tym się psika po odrostach. I niby to ma się trzymać do następnego mycia. Jeżeli tak by było, no to by była rewelacja na Bałtyku, bo nie trzeba byłoby chyba farbować włosów, a przynajmniej przez jakiś czas nie strasznie szybko rosną włosy. Co 2-3 tygodnie muszę je farbować i jakby to działało, to by było fajne. Więc zobaczymy. Ja wziąłam w kolorze czarnym, było jeszcze w ciemnym brązie, w średnim brązie i tam jakieś blondy, chociaż nie wiem jak blondy by się zachowywało, bo to chyba najpierw trzeba sobie rozjaśnić te włosy z ciemnych i potem, no nie wiem, w każdym razie ja się cieszę, że ja mam jasne i farbuję na ciemno, więc nie będzie problemu sobie właśnie spsikać takim czymś i zobaczymy, czy to działa. U mnie to prawda, ja niedawno pofarbowałam, ale pofarbowałam sobie na brąz i to wygląda bez sensu, więc spróbuję sobie psiknąć, o proszę. Nie mogę sobie miejsca znaleźć. Ty jednak chwilę obecnie się odmeldowuje. I tak wygląda obiadek. Tutaj słuchajcie, mam tą frytatę. W sumie ona się nie spaliła, tylko jest tak chrupiąca. I mam jeszcze dwie sajgonki, bo im się skończyła data ważności, a że tylko ja jestem pochłaniaczem, więc muszę je pochłonąć. No i tutaj mam garnek bobu. Na szczęście się nie przyfajczył. Właśnie nie wiem, czy mam się rozdrabniać, czy po prostu z garka wziąć, czy sobie na talerzyk. No trochę wezmę na talerzyk, ale i tak pewnie pochłonę go całego sama, bo nikt w domu u mnie nie je bobu, tylko ja, z czego niezmiernie się cieszę, bardzo mnie to raduje, bo bób uwielbiam i mogę go pochłaniać. Dobra, ten dalej ćwiczy. W sporych przejściach maluszek już w końcu zasnął. Tak, a tu jest mój obiad, który znowu był odgrzewany i ja go uspiałam zbyt długo i już teraz chyba można nim zabić. Ale to nic. Polejemy go tą śmietaną sojową. Może troszeczkę... Proszę, no perfekcyjnie piecza klasa, no. Co? No, no może troszeczkę się zmięknie, albo chociaż miska bobu zostanie, no. Te zajgonki to ja nie wiem, można chyba sobie wsadzić, znaczy, no, dobra. I idę jeść ten mój obiad po raz trzeci podgrzewany i tyle, no. A więc żegnam się na dzisiaj z wami i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam was bardzo gorąco.